Witam Państwa bardzo serdecznie, ja i mój kamper na kolejnym odcinku z Bułaku. Dzisiaj trochę pobiegamy jeszcze z teamkiem, poroamujemy po mapie, porobimy różne randomowe rzeczy. Trochę mojego grania solo, trochę moich przemyśleń na temat tej mapy. Zajmiemy się craftingiem właśnie tego oto kampera, którego trzymam teraz w łapie, jego wspaniałym testem w praktyce. Także zapraszam i życzę Wam miłego oglądania. Moi drodzy, jak zawsze, jeżeli film Wam się spodoba, to zachęcam do jakiejś łapeczki, subskrypcji czy wbicia na TikToka, do którego link macie w opisie. Nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak skończył się poprzedni odcinek. No jak nie, to możecie go obejrzeć, okej? Okay? Ale skończył się przyjaźnie, zaś ten zacznie się nieprzyjaźnie, bo zgryfowali nam bazę. Pewnie pamiętacie te ujęcia naszej bazy z góry, gdzie widać wielki mur dookoła? To nie my go budowaliśmy, zgryfowali nas. Dobra, wpierdolam poprzednio, bo się należy. Good. Tu u góry jest climb. No ja bym tutaj postawił rufę gdzieś i działko, bo ja wiem, że oni będą tu wchodzić na pewno. No będą, postawimy sobie gdzieś, które tam. Aha, nieźle, że kaka no, wyjebał hita z młota. No dobra, no ale to z mele to go zabije, a z broni? Czekaj. O kurwa! Bo tu by można było na przykład na górze postawić i nie wiem, czy by przez to strzelał do ludzi, czy nie. Raczej by strzelał, bo to w ogóle nie funkcjonuje jakby jako tekstura, czy coś. Nie wiem. Nie? Leży jeden. Leży drugi, tam widzę, że zabiłeś go. Leży? O! Dobra, leży. Do straży jeden wybiegł. Dostałem? Nie wiem skąd. Ile tu itemów stary leży wszędzie. W straży na dachu się tak. Centry magazyn. Dostałem z czegoś. Backshot ammo miał 3 staki ten typ na ziemi tutaj. No i to wejść. No. O, no to driseczki zajebiście, to jest OP. Niebieska chata. Widzę. Dobra, kolejny łeb dostał, no. Leży. Skałach Denver. Obok, no. Czołga się za to. Dostał po headzie, jest. Cały czas, no na dachu. Jak wejść na dach tutaj do was? No staję w plecy. No i leży od szczura. Denver... Nie ja mam w tym kałach. Klujaki do nas napierdalają z dołu. Dostał heada. Nam się wcześniej ammo skończy niż... To PvP się kurwa rozwiąże. Ktoś tu podbiega. Pompa! Leży! Ale dostał! Pompa! Zutowałem tego z dołu co padł. Dobra, stój. Łuk jakiś słyszy na dole. A tamten uciekł. Ty, lutuje kakiseta, typ! Tam biega, w tamtą stronę. Dostał ode mnie parę hitów, no. No jeden chodził na dachu, ale tamten jeden chyba uciekł z kakitami. Nie wiem, czy go nie widzę właśnie. Naked, full zielony skin. A, widzę za drzewem skin, ale masz, nie ma żadnego ekstra maga. Na ulicy jest. Leży. Leży. Aha, no dobra, miał trochę ammo, weź tego, dobra, kurwa, weź, chodź, po prostu uciekajmy, dużo miał. Fajne mamy wejście do bazy teraz, co nie? Takie, wiesz? No. Po rampie, wygodne. Kurwa, leżę. No nie na łukach tutaj przybiegałem, że to szkoda ammo na nich tracić, nie wiem. Dobra. Widać ten laserek na mnie, bo jakby... Czyli świecę jakoś dookoła, czy nie? Co, laserem? Od broni? No. Pomóc. Nie widzę. Bo jak czerwony się świeci, z tego przefarbowałem na fioletowy i właśnie nie ma tego takiego... Ty, bez kidzy, nie ma, daj poświaty, że ci laser świeci. A weź celuj w ścianę na przykład. A jak nie ma dźwięku jak uderzania w skałkę, to znaczy, że kopie, czy nie? Nie, to nie zalicza ci hitę. No to się kurwa tak buguje czasami. Wiesz, są te tunele, jak się tutaj tak leci. Na tej parasolce. Pozwiedzaliśmy sobie trochę kopalnie i pofarmiliśmy, ale to jest na tyle nudne, że nie będę wam tego pokazywał. No, każda kopalnia, każda dziura wygląda tam tak samo. Później rozkminialiśmy jeszcze to, że crafting hordy jest dosyć tani, a ponoć lecą z niej dobre itemy. Stwierdziliśmy, że będzie trzeba ją zrobić, ale to na filmie trochę później. Raczej zrobić hordę trzeba 400 tytanium, no komponenty to mamy, wajery mamy, nacen bolsy mamy, czyli tak naprawdę sporo tytanium tylko trzeba i robisz hordę i już stary jesteś... Totalny szyfito. Moja najlepsza pasja. Co to jest? O kur, czaczki. Pampiacek. O Jezus, ale duży jestem pampiacek, wiesz? No właśnie, sprawdzałem, jest taki. Aha. A, przecież to mówię, że na kamieniu się da. Jak podejdziesz pod te skały tutaj, to się da, no to albo trzeba zrobić jakiś... obłolować to jakoś i zrobić osobny base z drewna na pampa, albo nie wiem co.
Ty, podleć na dach, halo, halo, gdzie ty lądujesz? No tak, wszystko na PW jest. Nie rozjeb się o to drewno. Proszę. Chodź kaka. Dobrze. Zaraz. Jak tym się lata, git? Git. A ja mogę usiąść obok ciebie, ale to zajebiste. Tak jak wspomniałem na początku filmu, zostaliśmy zgrifowani, ale nie było to jakimś wielkim problemem. Ja sobie ubzdurałem tego dnia, że bardzo chcę ten mur zrobić trochę bardziej roleplayowy, więc pół dnia ścinałem drzewa dookoła bazy i stawiałem te mury, rufy i pół ścianki, wszystko. Ale że można odstawiać te poroże i jeszcze podpisać je? Kurwa jebana. Kurwa jebana. No to śmieszne akurat. Ale piki będą kozackie, co? Chuja stąd widać. To cipy to jest. To dla designu, uspokój się. Jestem pod bazą, patrzę ich z góry. Pompy mają, mówię. Gdzie jest minik? Kurwa, dostałem od hita od jednego. Drugi head? Ale dostałem heada i padłem. Leżę na dachu. Jeszcze akurat klejma zdjąłem, bo przebudowywałem. Jak mi postawiam zaraz gdzieś klejma, to się popłacze. Zajebał tą tablicę. Biegnę, biegnę, kurwa. Wybiegaj, jest. Dobra, ten dead. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Zaskoczył. Gonię tą kurwę. I to dostał. Dostałem. No nie slow, jeżeli nie ma bandaży, to zaraz ledułę wali. Podejrzewam, że to był zamach na naszą helkę, tak mi się delikatnie wydaje, dlatego moi drodzy, na szczęście zaraz będzie heleczka zamykana. Haha! Kurwa, no nie da się zamknąć dachu przez tą helkę, to musiało być dwupiętrowe. O, burza, o, jeszcze burza do kompletu, Jezu. Water tego wystawcie na górę. Survivalowy klimat, brachu, wczuj się to, burza za oknem, ty tutaj coś wiesz, ogarniesz sobie w bazie, nie? Patrz, metal spay normalnie. Musiałem za kalibrację. Mhm, ciekawe, że się połamałem. Leży, to stał na 800 metrów. Ja widzę jeszcze jednego. Kolejny leży przy policji. Jeszcze jest na traktor. Leży, haha. Jeszcze dalej za drzewami. Tisu, jeden na przed tobą. Na drzewem, twoje prawo, Tisu, twoje leży. Prawo, twoje prawo, Tisu, jeszcze jeden. Po hicie, widz. Ciekra. Leży. Nie no, jak tutaj widzę, że typ ma... Kurwa, parę umbreli, to zbierajcie, bo potem jest w bazie, że nie ma umbreli. Pach, jakie znalezisko zlokowane auto przed kopalnią. Właśnie widz zawisł w powietrzu i trochę go nie ma. Akurat jest na czterech widza wywaliłem. Ja mam gaskana. Jeszcze jest nawet zadany. Jimmy Rifle, Jimmy. Co ty? Przecież ile to trzeba hitów trafić w typa, żeby go zabić? O co chodzi? Uważaj. Uuu, maestro, ale ty byłeś loaded, maestro. Na manekinie? Roaming z kawaszkiem? Pewniany drugi. Dobra, no to... 4 boardscy, 2 razy nailsy. Dobra. Kupujemy drzewo. Craftujemy, czekaj, bo jest short i jest... Bo kosztuje więcej, robię ten dłuższy. Dobra, i to się wstawia jako drzwi. O, co ty gadasz? To jest dokąd? To jest... Dobra, to jest zajebiste. Wow, to jest fajne. Czekaj. Jeden prawie padł i oczywiście zeskoczył mi na dół, więc żyje. Pod skałkami. Aha, dostaję w bok od drugiego, padłem. Mam dość tej gry. No, idę sprawdzić swoje body tam, gdzie padłem, ale podejrzewam, że tu będzie gówno. Go baza. A dasz mi broń, dasz mi tego? Tuję mnie, tuję mnie. Biegnie w przód. Leży. Nice. Oj, to jest jednak ich baza, no. Uważajcie od bazy. Ej, uważajcie, retu Tisu. Jak ja na dole. Przed tobą. Przed tobą, przed drzewem. Aha, ja dobra. I see. Ale mam tylko pistol. Kurwa. Nie, tu jest Zubek, dobra. Jaką ty retu broń masz?
Zupka. Dwa? No. Nie masz dać jednego. Dzień dobiegł końca i tym samym końca dobiegła też moja mała budowa muru. No, moi drodzy, tutaj nie ma cudów. Ja po prostu wyrównałem wysokość tego muru, zrobiłem te rufy i te takie półścianki śmieszne do jakiegoś zamku dookoła, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Skoro już byliśmy zgrifowani, to czemu nie miałoby to wyglądać dobrze? A następnego dnia rano spróbowaliśmy zrobić hordę w 6 osób, ale zobaczcie sami, jak to wyszło. To już ten, już... No i jakiegoś typa grują innego aktualnie. 22, 23, 24. Aha, okej. 27 hitów z Mainstay. Z kapany, bo aha, już jest gruby. Aha. O kurwa, chłopaki, zobaczcie ile tego tu jest. Ja mam 14 zombie na sobie, więc jest trochę ciężko. O nie, chociaż 14 to za mało. Najlepsze jest to, że ja biję to moje stado, już tak biję i jeszcze nie dostałem ani jednego killa, nie? Nie wiem. Aha, no i mega mi podpalił z 8 zombie, no ja pierdolę, no. No nie, no sobie chyba żartujesz, nie? Ja mam, zobaczcie co ja mam na sobie. O, i za 30 HP z ognia. Ja to... Wiecie, że mam wrażenie, że my nic nie zabiliśmy jeszcze, nie? Śmiesznego kurwa, że tu są dwa grube. Tu są dwa grube. Robienie hordy w 6 osób z jakichś nożyków i katan to jest zdecydowanie granie warto świeczki. Tę hordę można sobie w fajny sposób zbugować i tak naprawdę afczyć te hordy, nic nie robiąc, ona będzie się clearowała sama, ale to możecie sobie znaleźć na YouTubie poradniki, jak to zrobić. Kochani, jest 8 rano. Wyobraźcie sobie, że ktoś nas rajduje na bułaku, na którym Piotr nas rajduje na bułaku, który gra od 6 coś na serwerze, na którym siedzą tylko dwie osoby obecnie. Oczywiście bułak nie jest aż tak bardzo dead, tylko jest 8 rano. Okej, okay, więc właśnie zasilowałem bazę. Piotruś on znowu wysadza, co ciekawe. Najlepsze jest to, że nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie teraz jest Piotruś. Piotruś nagle wyparował, co jest bardzo dziwne. Moi drodzy, Piotruś ma 30 repa na minusie na serwerze, ale... Na plusie, przepraszam. Ale ciężko farmił na to, żeby nas zrajdować. Moi drodzy, Piotrek przez ostatnie kilka dni zrobił KDA 0.23. Nie wiem, zniknęło nam tutaj trochę lootu, ale nie wiem, czy coś, o co się powinienem martwić, bo najważniejsze i tak jest tu, tu i tu. O, i Piotruś się wylogował z serwera. Dobra, moi drodzy, wstawię sobie tutaj tytanią ścianę zamiast tej drewnianej. Zamieniłem tą ścianę, a jako że Piotruś zniknął z serwera, to ja również zniknąłem i wróciłem na niego parę godzin później. Moi kochani, witam bardzo serdecznie ponownie na bułaku. Wróciłem dzisiaj na serwer, jakoś tak jak wbiłem rano, to sobie pomyślałem, że w sumie pograłbym sobie tutaj trochę, więc stwierdziłem, że wbiję dzisiaj trochę pograć, coś zrobić. Jak wszyscy wiemy, mnie tutaj dawno nie było. Nie podobały mi się rzeczy typu to, że ktoś na przykład bardzo blisko się wybudował koło nas, ale nie mam na to zbyt dużego wpływu. Tajne zapasy żelaza, które ja dzisiaj przepierdolę kulturalnie na auto. Przeglądałem boksy po bazie, widzę, że znalazłoby się parę parców, nawet jest tutaj car engine, mamy opony. Szczerze, nie mam pojęcia, co się stało z autem, które mieliśmy, wiem, że jedno przepadło na mapie, ono stało tutaj na tych naszych murach, które, jak widzicie, moi drodzy, się zdekajowały, najzwyczajniej w świecie się zdekajowały. Ale powiem wam, że tam to ktoś wybudował prawdziwy, jebany zamek. Nie wiem, o kurwa. Nie no, widzowie, ty co do mnie strzelał, to po prostu wyparował. Dobra, no nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie ten typ mógł wyparować. Okej, okay, okazuje się, że na tej mapie są jednak normalne kaczery do wody, o których ja nie miałem pojęcia. Ciekawe. Ty, leci typ na parasolce do mnie. Chwilę myślałem, że może wylądował, wiecie, na tych murach, które my tutaj mamy dookoła bazy, ale na nich nigdzie nikogo z żadnej strony nie widzę.
Kurde, wszystko przez to, że miałem włączonego zasranego bursa na tym AK, nie zauważyłem, nie zwróciłem na to uwagi, no nic, nie wiem, chłop wyparował. Bo wiecie, to co mi się podoba na tym bułaku, to to, że ta mapa, znaczy tutaj, bazę stoją całe życie, nie? Tu się nie musicie przejmować bazą, z 2 tygodnie prawie, baza stoi, no tylko dzisiaj ktoś rajdował, no jakiś, nie wiem, bardzo natarczywy użytkownik Unturnet, bardzo mi się to nie podobało. Nie wiem, jak mocno tutaj są te ceki, ale jak widać, gość wyjebał nam 2 ściany. Nawet więcej, bo jeszcze przecież na drugim piętrze dostały, on tam dosyć sporo tych... Nudny ten bułak. Jak twoja stara. Dajcie kity z mapy Strike. Za trudna ta mapa. Sij mi chuja. Z gnitku bym ci drzewo genealogiczne wyciął. Ja pasofilu. Biedne koty i psy. Problem z bułakiem jest taki, że zrobił się już troszeczkę dead. Mi się też już mega jakoś bardzo nie chce grać, bo nie chce mi się grać po prostu w unta jakby. Podoba mi się bułak, ale nie przekonał mnie na tyle aż bardzo, żeby grać tutaj cały czas. Ponieważ uważam, że bułak to jest świetna mapa dla ludzi, którzy chcą sobie grać survivalowo. Chcesz mieć fajną bazę roleplayową z compoundem i chuj wie czym jeszcze. Grasz sobie na chillaucie, miło spędzasz czas i dobrze się bawisz, tak? Ale jeżeli szukasz wrażeń PvP, jakbyś grał na pejce, to mordeczko, ta mapa zdecydowanie nie jest dla ciebie. Fajnie jest ta mapa rozwinięta, kradnie parę fajnych pomysłów, wzrasta, to już wspominałem wam 10 razy. Jest za duża, ta mapa jest troszeczkę za duża, na mniejszą ilość ludzi. Wyobraźcie sobie w ogóle, jakby było tak jak kiedyś w uncie było, czyli 24 sloty maksymalnie i na takiej mapie jak ta grają 24 osoby. Dla szybkiego przykładu przyjeżdżamy na kolejne miasto, jak widać to miasto jest dead, bo nikt tutaj nie biega, wszystkie zombie stoją na środku miasta. Dlatego właśnie na ten moment moim faworytem w unturnodowych mapkach jest Arid. Kiedyś było to Elver, ale po tym jak zagrałem wipe na Elver, to uważam, że... No, że Arid przebiło Elver. What the fuck? Bro! Bro, I'm gonna die! Or not? Bro, co tu się odpierdala? Czemu oni jeszcze żyją? Dobra, jeden dead. O, a tu drugi. Jeszcze się zesrałem. Najgorsze jest to, że zagrawałem tego mega na siebie. Kurwa mać. Oła! Mega mnie trafił, muszę to odagrować od siebie po prostu. Więc... nie traf mnie. Także, sayonara gruby. Fajnie było się spotkać, ale ja stąd palę lotę. W każdym razie, moi drodzy, tak jak wam wspominałem, możemy się poczuć trochę roleplayowo, biegając po tej mapie. Arid to jest fenomen, ponieważ uważam, że zachowuje świetny balans pomiędzy właśnie PvP a roleplayem. PvP na Aridzie jest bardzo rozwinięte, jest swoją drogą bardzo fajne, dosyć unikalne od innych map. Elver uważam, że też miał unikalny PvP, ale to nie jest teraz istotne. A do tego ma sporo roleplayowych elementów. Przede wszystkim base building na Aridzie mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o te detale. Arid szczególnie wprowadziło to stakowanie itemów, które potem możemy stawiać te staki na ziemi, dzięki czemu nie zapychamy sobie boksów. Wydaje mi się, że to jest oryginalny pomysł Renaxona, bo na Elverze, jak dobrze pamiętam, tego nie było. I zajebista sprawa to jest, bo dzięki temu możemy dużo fajnych rzeczy dodać do naszej bazy, jak ją pozapełniamy takimi różnymi stakami. Fajnie, że następne mapy jakby to kontynuują i korzystają z tego pomysłu. Dlatego od bułaku oczekiwałbym tego samego co Arid i uważam, że wtedy ta mapa by była naprawdę świetna, gdyby raiding był bardziej rozbudowany i łatwiejszy, bardziej przystępny. Autor tej mapy co prawda sam stwierdził, że to ma być PvE mapa, że ona ma być trudna, tak? Ma być ciężko rajdować, ale czy to jest fajne? Czy naprawdę jest dużo graczy unta, którzy lubią takie mapy jak bułak i chcą grać na takich mapach jak bułak cały czas, takim bardziej PvE content? No nie wiem, może jest, zobaczymy, to się okaże w trakcie, w sensie z czasem, zobaczymy ile ludzi będzie na tej mapie grało, teraz ludzie jeszcze grają, dlatego że jest to mapa świeża, ale zobaczymy, czy za 2, 3, 4 miesiące ta mapa się obroni i dalej będzie grana przez ludzi. Ja się trochę o to obawiam, już teraz jest ciężko, jak na to, że mapa wyszła z 3, 3,5 tygodnia temu. Wszystkie poprzednie mapy, które wychodziły, miały zdecydowanie większy hype. Jedyne, co wam
przyznam i powiem jako ciekawostkę, to na 99% wiemy, że i Renaxon, i Danabi robią nowe mapy. Nie wydaje mi się, żeby robili jedną wspólną mapę, wydaje mi się, że każdy z nich zajmuje się swoją nową mapą. No a Danabi to też latają screeny od jakiegoś czasu po Discordach. Zresztą sam się pytał na Twitterze, że czysto teoretycznie co by było, gdyby ktoś robił mapę Polski, co byście do niej dodali. No, bez powodu raczej by o to nie pytał. I też było ostatnio widać, że jest po prostu, że edytuje mapę Polska, więc... Powiem wam, że już nawet widzę, gdzie ten typ jest. Essa? Patrzcie, ile oni mieli części do auta. Mieli całą mapę. I pełno medów. Mam nadzieję, że nikt nieproszony mi się tu nie wbije. Co miał ten? Oh boy. Ile medów. Dobra, wydaje mi się, że zgarnąłem większość interesujących hitów, mam całe EQ zajebane. Dobra, teraz mamy bardzo dużo sypu w EQ, będę musiał zrobić z tym delikatny porządek. No dobra, a do tych aut z Titanium to też trzeba bulletproof glass window. Trzeba też zrobić bulletproof car tire. Jak się robi bulletproof glass i jak się robi bulletproof oponka plus 8 aramidu, żeby zrobić bulletproof car tire, ok. Naprawdę tutaj są glass roofy i to na dodatku w dodatku bulletproof? Przecież to brzmi zajebiście. O, teraz dopiero zauważyłem, że typ napisał na trzecinie zabiera i temu ja to całe życie zbierałem. Sorry wariaci, przepraszam. Nie widziałem tego, zostawiłbym je, przysięgam. Gdybym wiedział. Ogólnie jeżeli chodzi o crafting auta, który zaraz zobaczycie, to na tej mapie był trochę lekki bug, który prawdopodobnie, kiedy ten film już wyszedł, jest naprawiony. Mianowicie, craftując to kęczo, kercho, sręczo, banjo opancerzone, kiedy braliśmy ten taki item, który usuwa malowanie, to mogliśmy to przekraftować na kampera, co pozwalało nam zaoszczędzić 4 sztabki tytanium. Okazało się, że do skraftowania tych opon jest potrzebne dużo aramidu. Okazało się, że mamy go w bazie tutaj trochę więcej, bo był też po innych boxach. Jednej sztabki tytanium mi brakowało, na szczęście już ją mamy, więc możemy sobie teraz zrobić window i możemy zrobić 4 razy szybę. Okej, okazało się, że tych szyb do tego bulletproof auta trzeba 6, a nie 4. Dobra i moi drodzy, ostatnia rzecz, czyli car bateria i tym oto sposobem prawdopodobnie już możemy skraftować, no to myk. Okej, i teraz cały czas jest tak, że potrzebujemy pomarańczowego kercho. Pomarańczowe możemy zrobić po prostu ze sprayem, tak? Przemalowujemy, mamy pomarańczowe. I to jest też bulletproof roomie, tak? To naprawdę działa. To naprawdę... Jak ja z tym wyglądam! To naprawdę działa. Dobra, moi drodzy, nie powiecie, że to nie wygląda perfekcyjnie. To wygląda perfekcyjnie. Co ciekawe, moi drodzy, patrzcie, jak to wygląda z tyłu. Szkoda tylko, że w tym kamperze, no nie można sobie tutaj chodzić, wiecie o co chodzi. Nie da się wejść do środka. O kurwa, da się wejść do środka. Dobra, tego się nie spodziewałem. Możemy wejść do środka. Dobra, ale czy tu może wejść każdy? Powiem wam, że dosyć w porządku jest ten kamper. Nabiera nawet dosyć sensownej prędkości, co jest akurat dużym plusem u niego. I jeżdżenie czymś takim po mapie akurat to może być dosyć spora przyjemność, tak mi się przynajmniej wydaje. O, proszę bardzo, to jest. Tutaj jest o wiele więcej paliwa niż w tych dystrybutorach. Fajny jest ten kamper, dosyć skrętny, jak widzicie, przyjemnie się tym jeździ. Nie ma co narzekać, nie czuć, że to jest jakieś toporne, wielkie auto, jedzie też w miarę szybko. Więc ogólnie, jak chcecie sobie skraftować, to polecam, bo wygląda roleplayowo, więc na tą mapę zajebiście się nadaje. Patrzcie to. Władujecie pół magazynka ponad w typa z zupka i mu to gówno robi, ponieważ przeżył. Aha, miałem kogoś na bazie, tak? No chuj, no na koniec gry musiałem oddać seta, tak? Jak to jest, że typ nie ginie? Ja mu walę tyle hitów w body i on nie pada. W najlepszym armorze. Dobra, a wiecie co jest jeszcze lepsze? Typ, który mnie zabił, wylogował się z serwera, więc albo
zeszczurował broń i stwierdził spierdalam, albo tak szybko odniósł się do bazy i też stwierdził, że spierdala. No nic, moi drodzy, powiem tak, garaż na... skraftowałem dwa rufy i nie mam ich we kół. Garaż na kampera skraftowany. Mam nadzieję, że nic strasznego mu się nie stanie. Nie wiem, czy on to przetrwa, czy tego nie przerwa. W każdym razie stoi w garażu zlokowany. Ale ja niestety wyjeżdżam sobie na urlopik, dlatego tu jeszcze wbiłem, bo chciałem dokraftować to auto i zobaczyć, czy się tym fajnie jeździ. Lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki, że jest taki właśnie fajny kamper w grze. Ale reszta... o reszcie już mówiłem. Nie ma co tego przedłużać. Wielkie dzięki wam za oglądanie do końca, fajnie było razem z wami ograć bułak. I do zobaczenia na kolejnych mapach, o których mówiłem, że są w drodze, są w produkcji. Nie wiadomo kiedy będą, ale prędzej czy później będą, więc znowu się zobaczymy. Siema.